serdecznie, tu trener Mariusz. Dzisiaj nagrywamy bonus. Bonus będzie o treningu z rodzicem, któremu możemy przekazać swoją judogę, bądź czasami rodzice mają swoją starą judogę, być może ćwiczą u nas w seniorach i albo mają możliwość zakupienia, pożyczenia judogi od kogoś i nakładają wtedy na siebie taką judogę i będą mogli jako partner bardzo fajnie służyć swojemu dziecku, a dziecko będzie mogło zrobić porządny trening. Najpierw pokażemy różnego rodzaju ćwiczenia, ja je wszystkie omówię, opiszę, a później zrobimy taki 45-minutowy porządny trening, który dzieci mogą sobie otworzyć 2-3 razy w tygodniu i wielokrotnie go odtwarzać w następnych tygodniach, żeby się porządnie zmęczyć i oczywiście, żeby ręce pracowały, zwłaszcza na judodze, żeby nie odzwyczaiły się od tego uchwytu i trzymania judogi. Więc za chwilkę zaczniemy po kolei omawiać wszystkie ćwiczenia, a później zabierzemy się za trening. Zapraszam. Witamy wszystkich serdecznie ponownie. Dzisiaj jest ze mną Łukasz Kurek, trener klubu Judo Lemur. Dzisiaj będzie się wcielał w rolę rodzica. Ja będę zawodnikiem, będę pokazywał, jakie ćwiczenia, jakie mamy wykonywać. Możemy właśnie za pomocą tego, że naszą judogę przekażemy rodzicowi, bądź, tak jak wcześniej mówiłem, być może rodzic trenuje w klubie Judo Lemur w seniorach i ma swoją judogę, być może ma jakąś starą judogę, być może może pożyczyć od kogoś judogę, kto ćwiczy judo, bądź podobny sprzęt, tak? I w ten sposób zakładamy judogę na rodzica, jeśli pasuje oczywiście. Do tych ćwiczeń nie potrzebują ani spodni, ani pasa, tak? Nie potrzebujemy tutaj nic takiego. Najważniejsze jest to, żebyśmy mogli złapać za kołnierz, za rękaw oraz z góry za judogę czy za kołnierz. To jest dla nas najważniejsze i to będziemy wykorzystywać. Fajnie by było, żeby dzieciaki dużo tych ćwiczeń robiły, ponieważ żeby rączki nie odzwyczaiły się od właśnie judogi, od szarpania za judogę, od mocnego uchwytu. Będzie jeszcze pokazane dużo ćwiczeń z drążkiem, to w kolejnym bonusie. Tam też jak wzmacniać ręce właśnie za pomocą judogi czy drążka, żeby się nie odzwyczajały ręce od uchwytu. To jest bardzo ważne, ponieważ jak wrócimy za miesiąc, dwa, trzy, nie wiadomo ile to jeszcze potrwa, żeby te ręce były w miarę gotowe na trening. Tak? Więc zapraszamy. Za chwileczkę pokazuję pierwsze ćwiczenie. Teraz tak, po kolei omówimy wszystkie ćwiczenia, jakie możemy robić właśnie za pomocą judogi założonej na naszego rodzica, starszego brata, młodszego brata i tak dalej. A później tutaj wraz z trenerem Łukaszem zrobimy cały porządny trening, około 45 minut, właśnie na podstawie założonej judogi na kogokolwiek z domowników. Zobaczcie, pierwsze ćwiczenie, czyli tak zwane dociągnięcia. Nie będziemy ich robili, bo można je robić w ciągach, czyli przechodząc przez cały pokój, ale nie każdy ma tyle miejsca w dużym pokoju czy przestrzeni w domu, więc można to ćwiczenie w zupełności zrobić w miejscu i wcale nie trzeba się przemieszczać. Pierwsza nasza ręka łapie za rękaw, przypominam, albo łapiemy od dołu, tylko wybieramy mocno rączkę i zakręcamy, albo od boku w ten sposób tą częścią chwytamy judogę i też mocno wybieramy i sobie w ten sposób kontrolujemy rękaw. Druga nasza ręka będzie łapała kołnierz na wysokości obojczyka, nie za nisko, nie za wysoko, tu łapiemy i zobaczcie jak sobie podaje ten kołnierz, hop, w ten sposób. To nie jest byle jaki chwyt, bo później te ręce mają mocno pracować i też ja muszę pracować tym kołnierzem, żeby przestawiać sobie mojego przeciwnika. Jeżeli będzie słabo złapany uchwyt, to ja będę tylko machał klapą od judogi, a ja mam pracować kołnierzem tak, żeby pracował też przeciwnik. Hop, łapię sobie mocno kołnierz, łapię sobie mocno ręka i zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Wszystkie ćwiczenia oczywiście będziemy robili i pokazywali na obie strony, jest to bardzo ważne. Same dociągnięcia, tak? Czyli będę pracował. Jedna ręka pracuje bardzo wysoko, tu, nad oczy, hop, z nóżkami, tak? Czyli troszkę schodzę w dół, rączka dociskana, hop, i wychylam rękę partnera. Ciągnę na siebie. Głowa oczywiście idzie za ruchem. Druga moja ręka w tym czasie będzie pracowała w ten sposób. Tak jakbym ciągnął tu do głowy. I obie ręce naraz, czyli z dół, hop, 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 tak? Mamy pierwsze ćwiczenie. To samo ćwiczenie, ja się zamieniam, żeby Wam było łatwiej zobaczyć, na lewą stronę. Czyli analogicznie łapię drugą ręką, drugi rękaw, kołnierz, staję sobie, hop i dociągnięcie, hop,
tak samo to samo ćwiczenie wykonujemy na lewą stronę. Mamy zrobione dociągnięcia, przechodzimy dalej. Możemy sobie, mając, jeżeli nasz rodzic ma taką judogę założoną, możemy sobie robić wszystkiego rodzaju ucikowi do każdego rzutu. Bardzo fajnie, zaczniemy od obrotowych rzutów, później przejdziemy do rzutów w tył, tak? Zaczniemy sobie od prostego rzutu, czyli ippon soi nage, łapię sobie kołnierz, tak? Czyli zobaczcie, łapię sobie najpierw kołnierz, partner opiera rękę na ramieniu, mogę mieć rękę od środka, mogę mieć rękę od zewnątrz, w ten sposób. Również jest wychylenie, druga ręka będzie wchodziła w ten sposób, nadgarstek zakręcam oczywiście, hop, i będę się obracał. Głowa oczywiście podczas wychylenia cały czas ze ruchem. Hop, ciach, obracam się, wychodzę, hop, wychodzę, hop, wychodzę, hop, wychodzę. I oczywiście, jeśli chcę troszkę szybciej, umiem już to ćwiczenie, więc wykonuję je w szybszym tempie. Druga strona, nie będziemy, żeby się też zobaczyć właśnie z drugiej strony, hop, łapię drugi kołnierz i będę zapinał drugą rękę do ippon soi nage. Hop. Tłumaczę już dlaczego z kołnierza, ponieważ ippon soi nage można robić też z rękawa. Na razie dzieci nie uczymy. Starsi zawodnicy wiedzą, że mogą sobie robić z rękawa. Ale wiele dzieci robi duży błąd. Łapie gdzieś za końcówkę rękawa, zapina nadgarstku, wypina tyłek i nic z tego wejścia czy rzutu nie ma. Złapanie kołnierza powoduje to, że nawet jeśli źle troszkę wychylimy, nie jesteśmy w stanie zapiąć na nadgarstku, bo nam nie pozwolą na to ręce. Więc w 80% dziecko zapina prawidłowo rękę pod pachą partnera. Jeśli się obróci, to też nie da się inaczej obrócić jak plecami do partnera. W przypadku chwycenia rękawa, to ja mogę się obrócić nie wiadomo gdzie. To ten uchwyt, zwłaszcza właśnie w początkowej fazie uczenia, pozwala nam troszkę, żeby ta pozycja zawsze była prawidłowa po wejściu. I to jest dla nas bardzo ważne. Później jak już zawodnik umie ippon soi nage, umie się obracać, to wiadomo, że może sobie robić tak na dobrą sprawę. Z każdego uchwytu nie ma to już później znaczenia, bo wie gdzie ma się znaleźć. Ale ta pierwsza pozycja, czyli z kołnierza, nie pozwala mu popełniać tyle błędów. Dobrze, mamy ippon soi nage. Eri morote. Łapię sobie rękawek, łapię sobie z jednej strony kołnierz, tak? Tutaj trochę Łukasza przedstawię. Z jednej strony eri, czyli pojedynczy uchwyt. Po jednej stronie, nie tak jak morote soi nage, tylko po jednej stronie. Tak? Też rzut obrotowy, też rzut z grupy soi nage. I tak samo, wychylam, głowa patrzy i obracam się łokieć, wędruję pod, nie widać, pod pach. Hop. Ciach. Za chwileczkę pokażemy pracę nóg. Ona jest taka, jak wcześniej pokazywaliśmy na wszystkich filmach podczas tanduku ręszu, czyli do wszystkich rzutów obrotowych. Ale to zaraz pokażemy. Oczywiście analogicznie eri soi nage na lewą stronę. Łapiemy po jednej stronie, hop, i się obracam. Wychodzę, hop, wychylenie, hop. I sobie lecę. Te wszystkie wejścia, nawet oprócz treningu, który zaraz pokażemy, można wielokrotnie powtarzać do znudzenia, żeby poprawnie ćwiczyć technikę i żeby uchwyt cały czas u dzieciaków pracował. Kolejnym rzutem jest morote soi nage, czyli łapię kołnierz po jednej stronie, rękaw po drugiej stronie. Tak? I to samo, jest wychylenie najpierw oczywiście, jak zawsze mocno wychylam, obracam się łokieć pod paszkę. Hop. Pamiętać o wychyleniu. Nie wchodzimy tu, bo dzieci też będą popełniały taki błąd. Pamiętaj, żeby rodzice zwracali uwagę. Wychylenie, robię sobie przestrzeń i dopiero się obracam. Tak? Hop, i dopiero się obracam. Muszę sobie zrobić miejsce. I analogicznie na lewą stronę. Łapię sobie rękawek, łapię sobie kołnierz po drugiej stronie. Jest wychylenie,
obracam się. Wychylenie, obracam się. Hop, hop. I w ten sposób ćwiczę sobie rzuty obrotowe. I ponsoi nagę, i ponsoi nagę, morote soi nagę. Kolejnym rzutem, który możemy ćwiczyć, w zależności od tego, na jakim pułapie jest nasz rodzic, jeżeli jest w miarę równy nam, a większość zawodników ma równych już rodziców, zwłaszcza ze starszych grup, łapiemy sobie bądź rękaw, bądź kołnierz i górę. Może to być kołnierz, tak? Wysoko nad głową kołnierz, bądź plecy. Gdzieś tutaj chwytam sobie judowy. Ja wolę kołnierz, więc chwytam mocno ten kołnierz, łapię sobie rękaw i obrotowy rzut koshiguruma. W tym wypadku też mogę sobie ćwiczyć. Jeśli rodzic jest równy, jeśli jest dużo wyższy, wiadomo, że tego rzutu nie zrobimy i nie warto w ogóle się za niego zabierać, bo będziemy go kaleczyć. Hop, obracam się. Hop, obracam się. Hop, obracam się. Zawsze wychylenie. Nieważne jaki rzut, pamiętajcie o wychyleniu. Najważniejsza rzecz w rzucie. Hop, myk. Hop, myk. Lewa strona. Czyli łapię sobie. Hop. Z góry kołnierz. Wychylenie. Myk. Wychylenie. Myk. Obracam się. Hop. W ten sposób. Lecimy sobie koshigurumy. W ten sposób mamy wejścia. Kolejnym rzutem jest kouchi makikomi. Już rzut w tył, ale odstawię troszeczkę, żeby było widać nogi, bo tutaj nogi będą inaczej nam pracowały. Proszę spojrzeć. Rzut w tył, tylko nie wrzucić rodzica w jakiś stół albo w jakieś gary. Może się wywróci, może nie wiedzieć, o co chodzi. I teraz zobaczcie. Możemy to oczywiście robić z rękawa. Możemy to robić z kołnierza. Chwytam albo kołnierz, albo rękaw. Ja na razie pokażę wersję z rękawa. I zobaczcie, jak robimy. Też jest wychylenie, też muszę podnieść rękę, bo muszę sobie zrobić tutaj przestrzeń. Jeżeli ta ręka będzie w dole, ja nie będę miał gdzie wejść. To wszystko będzie zblokowane. Ja muszę tego partnera otworzyć, wtedy ja sobie mogę tu wchodzić i wrzucać. Jest wychylenie. Moja ręka idzie tak jak do ippon soi nage, hop, ale nogi będą wchodziły do środka, tak? Czyli jest wychylenie, hop, dochodzę nogą, stawiam nogę, uginam nogi, plecy są wyprostowane. Tak? Czyli jest hop, 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 dostawiam nogę, wchodzę głęboko, jestem na ugiętych nogach, ale się nie pochylam, bo to będą częste błędy u dzieci w pochylaniu. Hop i pokażę kilka wejść z rzędu. Hop, hop, hop. I wielokrotnie sobie możemy lecieć. Jeszcze wcześniej przy ciągach pokazywałem pracę rąk. Ona jest bardzo podobna do pracy rąk przy utrzymaciu, bo w zasadzie taka sama, ale nie było widać nóg. Tam nogi nie pracowały, bo były zwykłe dociągnięcia. Chodziło o pracę rąk, uchwytu i tak dalej. Ale teraz już prosiłbym, żeby wszyscy zwrócili uwagę na nogi. Wejścia do uchimaty. Czyli nóżka jedna będzie przed nóżkę partnera, tutaj na skos. Tutaj sobie szuka miejsca, przestawiam przetulkę. Hop, wchodzę. Druga nóżka będzie bardzo mocno tupała, piętka w stronę Łukasza. W ten sposób. Czyli nogi hop, a ręce na siebie, tak? Czyli jest hop. Ważne, żeby ręce pracowały, nie tylko, proszę zwrócić uwagę, ja nie wciągam go na siebie, bo polecę, tylko z ugiętych nóżek ciągnę jakby na siebie i trochę przed siebie. To tupnięcie jest bardzo ważne, żeby później przyzwyczajamy się do rzutu, żeby wygenerować dużą moc tej nogi, żeby to nie było takie zamulanie. Tak? Mamy zrobioną utrzymatę, mamy rzut obrotowy, a jeszcze wrócę do rzutów obrotowych, bo tam nie było zwrócone nogi. Tak, na przykład ippon soi nage, jak się obraca. Czy to jest eri morote soi nage, czy morote soi nage,
Ja troszkę zbliżę, żeby było widać, jak pracują nogi. Nie będzie widać naszych głów, ale proszę zwrócić uwagę na pracę nóg. Zobaczcie. Hop. Idzie pierwsza nóżka. Dzieci, które jeszcze mało potrafią, mogą sobie to robić na trzy kroczki. Hop. Hop. Ważne, żeby tyłem stanąć do partnera. Nóżki są równolegle, nie jakieś kaczki, nie jakieś kolanka do środka. Nóżki są równolegle ugięte, plecy są wyprostowane. Ja stoję tyłem do partnera. Hop. Tak? Mówię, zamieniłem się, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I dla zawodników, którzy normalnie już wykonują rzuty, hop, hop, obracają się, powtarzają to wielokrotnie, setkami, a nawet tysiącami. Hop. I w ten sposób uczymy się techniki. I teraz pokażemy bardzo fajną zabawę. Możemy ją wykorzystać z rodzicami do treningu, tak zwana walka uchwyt. Walka uchwyt w siadzie. Później zrobimy zrywania rękawów w staniu i walka uchwyt w staniu, tak? Ale zaczynamy od siadu. Siadamy naprzeciwko siebie. Hop, w ten sposób. Jedna noga na górze, druga jakkolwiek, tak? Nogi tutaj nie mają znaczenia. Najlepiej sobie usiąść, żeby każdy miał wygodnie. Jesteśmy w miarę dużej odległości rąk i ty, oczywiście tylko jedna osoba ma judokę, więc tylko ja pracuję. Ale to nie jest tak. Łukasz też może zrywać mi te ręce, przeszkadzać mi łapać. Tak, ja będę chciał łapać, on robi wszystko, żebym ja nie mógł złapać, a jak już złapię, to robi wszystko, żeby zerwać mi te ręce. Tak, ja sobie łapię, tu walczymy, łapię czy kołnierz, czy rękaw. Łukasz mi utrudnia. Ja staram się oczywiście dojść do uchwytu klasycznego, mam klasyczny, przekładam sobie z góry, cały czas sobie mocno chwytam, walczymy. A rodzic, tutaj w tym wypadku Łukasz, zrywa cały czas, stara się zrywać te ręce, hop, może dwoma rękami sobie zrywać, tak żeby te ręce jak najmocniej pracowały, tak? I takie odcinki po 4 minutki sobie można z rodzicem, mamy bardzo nie skatować, ale starego to katujemy mocno tam go. Ciśniemy, żeby sobie nie dał rady i sobie w ten sposób walczymy. Chyba że jest rodzeństwo, to oczywiście starszy brat młodszemu ułatwia, a młodszy pracuje na 100%. Hop, i sobie w ten sposób walczymy. Takie odcinki 4-5-minutowe, po kilka razy śmiało można robić. Wstajemy. Tu praca nóg nas nie będzie interesowała, więc zbliżenie jest w ten sposób. Zrywanie uchwytu, czyli bardzo fajnym treningiem dla zawodnika. Ja łapię sobie rękaw, a Łukasz, czy tam rodzic, drugą ręką stara się ze wszystkich sił zerwać mi rękę z rękawa, tak? Ja tu mocno trzymam, pracuję, żeby nie puścić tego uchwytu, a Łukasz robi wszystko, żeby mi zerwać. Zerwał, łapię jeszcze raz, mogę sobie złapać trochę inaczej. Niech zrywa, niech się męczy rodzic. Ja staram się jak najdłużej utrzymać w rękach. Później robię to samo na drugą rękę. Mocno chwytam z całej siły, nie chcę puścić jak pies zabawki, a Łukasz robi wszystko, żeby zerwać mi ten uchwyt. Robimy to po wiele powtórzeń, po wiele serii. Tak samo mogę zrobić z kołnierza, czyli łapię kołnierz, mocno ściskam, wpisuję kot na niezerwanie, a Łukasz robi wszystko, żeby mi ten uchwyt zerwać. Łapię od razu drugi kołnierz, niech pracuje, niech on pracuje, a moja ręka niech się wzmacnia. Ale ten stary silny. Także tak. W ten sposób. Tak? Tak samo możemy pracować z góry. Czyli łapię sobie z góry za kołnierz. Oczywiście tutaj w przypadku, kiedy rodzic, mówię, jest równy z nami bądź mniejszy, bo tak czasami już też bywa w starszych grupach. I Łukasz robi wszystko, żeby to zerwać. Pomaga sobie kołnierzem, drugą ręką. No robi wszystko, żeby zerwać, a ja robię wszystko, żeby utrzymać. I wzmacniam w ten sposób uchwyt sobie. Możemy to zrobić, że pracujemy dwoma rękami, czyli łapię sobie rękawek, łapię sobie kołnierz i Łukasz musi naraz zerwać mi pełen uchwyt, czyli robi wszystko, żeby zerwać najpierw rękę być może później kołnierz, w ten sposób. A ja oczywiście cały czas pracuję, poprawiam sobie ten uchwyt, żeby dojść. Mamy walkę uchwyt w siedzeniu, mamy zrywanie uchwytu w staniu i teraz możemy taką samą walkę, tylko tak jak mówię, uważać na pokój.
na stoły, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Możemy tą samą walkę, co robiliśmy w siedzeniu, zrobić w staniu. Czyli ja już sobie wyobrażam, że jestem na walce, Łukasz mi będzie przeszkadzał, czyli rodzic przeszkadza w złapaniu chwytu, będzie zrywał, a ja przez te 3-4 minutki będę starał się chwycić uchwyt. Im więcej go będę miał w ręku, tym jest dla mnie lepiej. Chodzi o to, żeby te ręce cały czas pracowały, nie odzwyczajały się od judo i sobie w ten sposób pracuję. Także tak, to z bazy ćwiczeń na razie do tego bonusu by było na tyle. Za chwileczkę zrobimy sobie taki pełen trening od początku do końca, żeby dzieci jak włączą sobie play, to przez te 45 minut patrząc się na ekran z rodzicem po prostu odwzorowywały ilości ćwiczeń i jak to wszystko wygląda. Tak będzie Wam prościej ćwiczyć, więc serdecznie zapraszam. My się przygotowujemy i do roboty. Dobra, witamy z powrotem. Ja już jestem gotowy. Trener Łukasz udaje starego, bądź ewentualnie naszą kochaną mamę, więc będziemy zabierali się za robotę. Zaczniemy od ciągów. Trener Łukasz będzie mierzył czas w ręku, a Wy po prostu powtarzacie. Będą różne serie, różne czasowe. Zawodnicy starają się robić, ci młodsi przede wszystkim, jak najdokładniej, spokojnie, jak najdokładniej, ale zawodnicy starsi, wszystkie te serie z grup starszych robią po prostu na maksa, tak? Ja będę pokazywał w średnim tempie, a tak jak powiedziałem, młodsi robią dokładnie, zwracają uwagę na technikę, starsi zwracają uwagę tak, żeby po tych 45 minutach paść tutaj i przez 20 minut przynajmniej nie wstać. Do roboty. Zaczynamy od ciągów oczywiście, bo tak najlepiej nam się będzie rozsiać. Łapiemy, przypominam, uchwycik za ręka, druga ręka za kołnierz, trener włącza czas i jedziemy w tak, seryjki. My. Nogi pracują, zobaczcie, że ja nie stoję na prostych szczudłach, tylko cały czas nóżki i rączki i głowa pracują. Obie ręce wychylają cały czas, jest praca całego ciała. Stop. Odwracam się, druga strona. Chwilka oddechu. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli ćwiczymy z rodzicem, to rodzic jest dużo cięższy czasami, więc też musi troszkę w tej pracy pomóc, tak, żeby nie stał jak skała. Uwaga, go. I lecimy na lewą stronę. Mamy dwie strony, ale lecimy dalej oczywiście, bo taka seria dla judoki prawa, lewa to nie wystarczy, więc powielamy to, lecimy sobie dalej. Chwilka oddechu i lecimy sobie drugą serię. A, w przypadku kiedy jest dwoje rodzeństwa, najpierw jeden z rodzeństw robi cały trening, nie wymieniamy się, a dopiero później całość robi druga. Serio. Go. Chwila oddechu i lecimy w lewą stronę. Go. Dawać tam się nie obijać pod ekranem. Proponuję sobie puścić muzyczkę w tle. My nie puszczamy ze względu na nagranie, ale dużo lepiej ćwiczy się z muzyczką. Stop. Mamy dwie seryjki, jeszcze dwie. Nam zostały chwila oddechu, podskoczyć sobie. I lecimy
Dalej, pamiętać mocno rękawek, mocno kołnierzy, żeby to nam nie latało. I sobie lecimy. Nogi, ręce pracują, dociągam go do siebie, nie przyciągam się do niego, tylko jego przyciągam do siebie. Stop. Mamy trzecią na lewą, lecimy dalej. Go. Stop. Trzy seryjki, to będzie też dla mnie super trening, dawno nie robiłem takiego treningu, więc akurat sobie elegancko poćwiczę. Uchwyci, kołnierzyk, polecimy. Ho. Czwarta na prawą, poszła, czwarta na lewą i lecimy. Go. Ja na ekranie, wy przed i zasuwamy. Porządny trening z żółtą, zawsze warto zrobić, panie Kowalski. Cztery seryjki poszły, dociągnięcia mamy za sobą. Jak widać, trening jest dosyć mocny. Jeżeli ktoś jest z grupy zawodniczej, no to wiadomo, że jeżeli dorobi na maksa, to już się czuje mocno dogrzany, przepłucony. Lecimy dalej, przechodzimy do uchigomi na różnego rodzaju rzuty. Zaczniemy sobie klasycznie od ippon soi nage, a później będziemy różnego rodzaju seriami sobie to mieszać. Ippon soi nage zrobimy sobie jeszcze w formie dogrzewkowej, też przez 30 sekund, 4 serie na obie strony. A kolejne rzuty będziemy robili już w interwałowych rzeczach, szybkościowych, przyspieszeniowych i tak dalej. Łapię sobie, ja wolę kołnierz niż rękaw. Stań prosto. Ja wolę kołnierz niż rękaw, więc łapię sobie kołnierzyk, tak żeby było wygodnie. Partner trzyma rękę na ramieniu, ona nie może tam tak latać sobie, bo będzie nam bardzo niewygodnie. Tylko ta ręka cały czas tu musi być. Uwaga. Go. I sobie lecę. Stop. Prawa strona, pierwsza seryjka zrobiona. Lecimy w lewą stronę. Chwilkę oddechu, jedziemy. Stop. Go. Teraz mieliśmy pozycję bok-bok, teraz na odmiany zrobię te same wejścia, tak żeby Państwo widzieli tyłem do Państwa, ale rzut będę robił do was. Uwaga. Go!
Stop. Prawa strona zrobiona. Lecimy. Lewa strona. Druga seria. Jak widać, nie jest to takie lekkie ćwiczenie, mimo że robię w bardzo średnim tempie. No bym powiedział, że bardzo spokojnie. No. Dwie seryjki, zrobione jeszcze dwie. Uwaga. Go! Trzecia na lewą. Uwaga, go. Jedziemy, jedziemy, jedziemy tam. Stop. Trzy serie poszły. Chwila oddechu. Jedziemy dalej. Go. Stop. I ostatnia seryjka dogrzewkowa na lewą stronę. Uwaga. Go! O, także tak, seria rozgrzewkowa za nami, za chwileczkę chwila wody i zabieramy się za mocniejszą część, a później walki uchwyt. Wracamy po krótkiej przerwie, ja już się napiłem, wy mam nadzieję też. Teraz lecimy sobie już na szybkość, oczywiście dalej te małe dzieci, które nie potrafią tego technicznie zrobić, robią to sobie spokojnie, tak żeby nie kaleczyć techniki, ćwiczą sobie, a my i starsi zawodnicy z grup starszych po prostu lecą, żeby zarąbać się jak najbardziej. Wszystko na maksa, tak? Będzie 10 razy 10 sekund z krótkimi przerwami. Mam nadzieję, że ja wytrzymam. Wy musicie wytrzymać. Ja sobie wybrałem już Eri Morote Soinagę. Wam polecam Morote Soinagę. Ale ja tutaj u trenera Łukasza po prostu nie skręci mi się aż tak łokieć. Dlatego ja sobie ułatwię i zrobię sobie Eri Morote Soinagę, tak? Trener Łukasz puszcza czas. 10 sekund jak najszybciej. Ja się przygotowuję. I jestem gotów. Uwaga. Go! Co? Ha. Dziesiątka nie jest tak prosto, dobrze, że nie 20. Chwilkę sobie odpoczywamy, tak, bo to będzie właśnie w formie tego interwału. Uwaga. Ja 5, sobie podchodzę. 4, 3, 2, 1. Go! Stop. Hop.
Druga seria za nami. Jeszcze 8. 5, 4, 3. Dobra, mnie tu popędza. 2, 1, go! Stop. Trzecia za nami. Spokojnie, trenerze. Żebyśmy dali wszyscy radę. Albo ja. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stop! Czwarta za nami. Ja już jak widać odwozipię, ale dam radę. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stop. Usa. 5. Poszło połowa. Dajemy, panowie i panie. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1, go. Stop. Us. Szósta. Nie jest lekko. Ale zawodnicy to by nie zrobić. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stop! Siódma, a zawodnicy powinni to zrobić z palcem w nosie. Albo lepiej, żeby trzymali uchwytanie nos. Uwaga! Go! Stop! Uwaga! 5, 4, 3, 2, 1, go! Stop. I została nam ostatnia. Os. Ale damy radę. Uwaga. Jak widać, nie ma mocniejszego treningu niż trening sportowy. 3, 2, 1, go! Stop. Os. Jak sami Państwo widzą, a dzieci to potwierdzą i tak to jest lekka seria, bo to jest tylko 10 razy 10, a nie 10 razy 20, czyli więcej. Łyk wody i zabieramy się dalej za kolejne ćwiczenia. Wracamy po krótkiej przerwie. Zrobiliśmy sobie, ja Eri Morotę, wy pewnie Morotę Sojnaga. I lecimy taką samą serię na Kouchi Mokikomi. Bardzo szybko bareczkiem wchodzimy, wychodzimy i lecimy sobie Kouchi. A później połączymy te dwa rzuty. Rzut obrotowy z dowolnego uchwytu, czyli soj, risoj, morote soj, z Kouchi, raz jeden, raz drugi. I też zrobimy sobie mocną serijkę. Ale na razie siekamy, siekamy Kouchi. Ja sobie oczywiście, albo zobacz, przed chwilą łapałem do ipon soj, nagle łapałem z kołnierza, to teraz dla odmiany złapię sobie z rękawa i będę sobie wchodził do Kouchi Makikomi, do rzutu w tył. Uwaga, go! Stop. Pierwsza za nami. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stop. Dwie. Uwaga. 3, 2, 1, go! Stop!
trzy. Nie obijać mi się tam, wszystko na maksa, lecimy. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1, dok. Stop. 4. Żadnego odpuszczania, lecicie w trupa. Tak jak ja. No. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1, dok. Stop. Połowa. Pięć poszło. Oddychać, oddychać. Tylko ten nas ratuje. Pęko z ramię woda. Trzy, dwa, jeden, go. Stop. Sześć. Poszło sześć. Uwaga. Trzy, dwa, jeden, go. Stop. Siedem. Jeszcze trzy. Uwaga, 3, 2, 1, go! Stop! Jeszcze dwie. Jak sami Państwo widzą, że jest piekielnie trudne. I piekielnie mocne. Uwaga, 3, 2, 1, go! Stop! Dlatego tęsknię do czasu, kiedy można było powiedzieć, żebyśmy nie zniszczali każdej płaszczyźnie. Ostatnia. Trzy, dwa, jeden, go! Pozdrawiam serdecznie wszystkich trenujących judo. Dobra, wracamy do gry. Ja już sobie rozrobiłem węglowodanki, bo już nie daję rady powoli. Ale pamiętajcie, najważniejsze oddychanie, tylko tlen was uratuje w takich ćwiczeniach. Lecimy kolejną serię, teraz pomieszamy soy z kołczy. Później zrobimy chamską 45 i na koniec jeszcze dorzeźbimy ultimatką i przejdziemy do walki o uchwycik. Ale na razie się podjeżdżamy. Zapraszam. Uwaga, go! Stop! Czyli mieszamy. Raz wchodzę w tył, w kołczy, raz wchodzę w soj. Czyli ta klasyczna kombinacyjka polska, soj kołczy, wiadomo, zawsze wchodzi. Uwaga, go! Stop. Druga seria poszła. Ja jeszcze tylko wspomnę, że taki bonus jest pierwszy. Będziemy takich bonusów jeszcze nagrywać z różnymi innymi technikami. Będziemy uczyli wejść rzutów po przekroku. Różne. Dużo, dużo bonusów będzie, tak? Druga seria poszła. 3, 2, 1, go. Stop. Ile poszło? 3? 4. Dobrze. No to lecz, że dobrze zostanie 10 lat ćwiczenia. Docenisz to proszę. Uwaga, 3, 2, 1, go! Stop! Teraz będzie połowa.
Uwaga, 3, 2, 1, go! Stop! O, już z górki. Tak można powiedzieć. Tak zawsze myśli zawodnik, jak trenuje już z górki. I wtedy w głowie sobie myśli... Takie różne tam przysłowia, wiecie. Uwaga! 3, 2, 1, go! Stop! Dobra, 6. Poproszę. Zawsze trener mówi z górki, a tam zawodnik nigdy nie myśli coś z górki. No trenerzy zawsze się niepozytywnie myśli podczas ćwiczenia ciężkiej. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Ale, tak. Ale trenerze, ja nigdy o trenerze nie myślałem pozytywnie, żeby nie było. Ja też o trenerze nie myślałem pozytywnie. Uwaga, 3, 2, 1, go! Stop! 7. O, kreatyna chyba weszła. Od tego jest trener. Widzi to, czego zawodnik nie chce, żeby widział. I trener jest od tego, żeby być trenerem, koniec kropka. Żeby sprawić zawodnikowi to, którym zawsze marzył, żeby być zawodnikiem. Nie jest odkochany. Leniem patentowanym zawsze to się wyślało. Uwaga, 3, 2, 1, go! Stop! 8. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1, go! Stop! Przedostatnia. Była, ostatnia będzie. Uwaga. Co uwaga, ostatnia. 3, 2, 1, go! Stop! Także tak. Interwałki mamy zakończone. Zaraz dobijemy się serią 45-sekundową. I później technicznie ultimatę poćwiczymy. I ulubiona seria. Pozdrawiam trenera Mirosława Błachnia z tej strony. Ulubiona seria moich zawodników. Czyli taka dobijająca 45 albo 45 na zawodach. Na maksa lecimy przez 45 sekund, jeden rzut, jedna technika, wejście obrotowe tylko i wyłącznie i lecę do zarżnięcia się przez 45 sekund. Zobaczymy, czy ja dam radę. Wy nie macie wyjścia, musicie dać radę. Ja sobie zrobię morotę, żeby było wygodniej, ale proponuję morotę sojnagę, jeżeli macie możliwość. Tutaj Łukasz, niestety, ta czubka jest taka... No ja się nie złamię, tutaj płałam, więc chyba parki łódź. Uwaga! Uwaga! 3, 2, 1, go! Jest tam seria śmierć. Aż mi się zakręcił ukoń. Pozdrawiam was, drogie lemurki. Jesteśmy już w pozycji siedzącej, czyli walka w wsiadzie. Ja będę osobą łapiącą, ponieważ nie mam judogi. Łukasz, czyli rodzic, ma judogę, więc będzie tylko zrywał i nie dawał złapać, będzie mi przeszkadzał. A moim zadaniem jest chwytanie. My włączamy 2 minutki, razy 3 rundy, oczywiście z lekką przerwą. A później przechodzimy do dalszych ćwiczeń. Jedziemy. Go. Uwaga. Go. Uwaga.
Do lewej ręki trzeba wpisać kod. Ale Łukasz o tym nie wie. Pozdrawiam trenera Jałbrzychowskiego. Sorry. Matej, czyli przerwa, nie rozchodzimy się, za chwileczkę będzie druga seria, chwilkę. Jak ktoś nie wierzy, że to ćwiczenie jest dosyć męczące, była, ręce tu puchną, to prosiłbym o poproszenie takiego zawodnika jak Marcin Kowalski. On ma ksywę Mutant i proszę z nim zrobić 2-3-4 minutki. Po 4 to już naprawdę rok się można podnieść. A wiem co mówię, bo czasami miałem okazję z nim się posparować w ten sposób. Więc prosiłbym o to. No i wtedy będziecie wiedzieli, Łukasz nie jest tak silny. Nigdy już nie jest tak silny. Nigdy nie był tak silny. Tak. Dobra, lecimy drugą rundę. Uwaga. Wybierzecie się do roboty, niszczyć tam rodzica. Poszło? Nie. Uwaga. Go. Podari! Stop! Proszę mi uważać, że może to wygląda tak dziecinnie, ale jest to bardzo mocne ćwiczenie. Bardzo dużo tego stosują zawodnicy z Uzbekistanu teraz, prowadzeni przez Iliasa i Jadisa, naszego wspaniałego przyjaciela, gościa honorowego klubu. Więc naprawdę, ja już tak jak się podpieram, to szczuję łapy, a dopiero druga runda poszła, a proszę sobie zrobić takich 10 na przykład.
albo dłuższych z zawodnikiem silnym, to naprawdę wchodzi mega w łapy. Mimo, że to proste ćwiczenie. Dwa, że idąc tym tokiem, tu wzmacniam oczywiście siłę rąk, uchwytu i bardzo ważna rzecz, takie przysłowie wśród judoków i zapaśników, chamska technika. Znaczy, przepraszam, już mi się pomyliło od tego wysiłku. Chamska siła techniki się nie boi, a drugie, technika plus technika równa się siła, czy tam siła plus siła równa się technika. Znaczy tak. Wszystko na odwrót, ale to mówię. Już dzisiaj tyle zrobiłem wysiłku, że z 10 lat trenuję. I lecimy dalej, kolejna runda. Uwaga. Go! Stop. Trzy serie po dwie minutki poszły, komuś mało. Można sobie zapauzować, dołożyć, zwłaszcza tym, tak jak powiedziałem, starszym zawodnikom ze starszych roczników, to śmiało możecie lecieć nawet 5 razy 5 minut, tak jak waleczka trwa. Jezu, jakie zakola piękne już mam, no. Witamy ponownie. Zarąbani jesteśmy w trupa, to znaczy ja. Łukasz od tego siedzenia już ma odleżyny. Tak. Lecimy dalej, proszę Państwa. Zrywania nie na czas, będziemy na liczenie. 10 razy jedna ręka, 10 razy druga, 10 razy kołnierz, 10 razy góra i takie sobie też zrobimy dwie pełne seryjki. Oczywiście jedna osoba, druga robi, jeżeli powtarzamy cały trening, jeżeli są bracia bądź rodzeństwo. A później zrobimy walkę w stanie uchwyt i na ten czas zakończymy. A na przyszłe tygodnie nagramy kolejne bonusy z innymi technikami. Będzie więcej uchimate, uchigari i osotogari. Też wszystko na technika, szybkość i też o walki uchwyt i innego typu rzeczy. Oraz dołożymy jeszcze ćwiczenia na judodze, bo można robić podciąganie z partnerem na judodze, dociągnięcia partnera na judodze i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko sobie zrobimy w kolejnych bonusikach. A teraz zabieramy się za zrywki. Czyli ja będę łapał rękaw, mocno trzymam z całej siły. Łukasza zadaniem jest jak najszybciej zerwać, jakkolwiek mi ten uchwyt próbuje, tak? Złapałem raz i liczymy. Jedna ręka, 10 razy. Raz. Dwa. Trzy. W zasadzie cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10, druga ręka. Od razu lecimy drugą rękę, bo mogłem się troszkę podjechać. Raz. Dwa.
Staramy się jak najmocniej chwytać, żeby nie puścić tego rękawa, jak pies normalnie kogoś. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Nie jest to takie proste, łapać puchnie. Jak się to robi na maksa. Dziesięć. I lecimy teraz pierwsza ręka, lewa strona. Kołnierz. Znaczy, przepraszam, kołnierz. Tak, kołnierz. Proszę. Nie, myślę, że z tą stronę po prostu. Odpychamy, trzymamy dek. Drugą ręką sobie partner nasz pomaga i po prostu spycha rękę. Spychamy ją w tą stronę, w którą się otwiera. Nie do środka, bo tu mi jest łatwiej utrzymać, tylko w tą, w którą się ona otwiera. I tak jak klasycznie warlamik zrywa na każdych zawodach, tak i my tutaj wpisujemy kod na zabezpieczenie tej ręki. Cztery. Już popalona cała łapa. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Andrzejku, masz przerąbane syna. On akurat w ogóle nie puści tej ręki. Raz. Dwa. Trzy. To osoby, które są już z kadetów, jak Hubert Pasieczyński, Marcin Kowalski. To mają naprawdę bardzo ciężkie. Rodzice mają zadanie, żeby zerwać z tej pozycji takim koniom. Pięć. Sześć. Może ręka sama puszcza tę słabość. Jeszcze dwa. Ostatni. Lewa ręka zra. Czyli też będzie musiał zerwać kołnierz z góry. Odbija tą rękę, zrywa, no kombinuje jak może. Ale my sobie staramy się utrzymać tutaj. Raz. Dwa. Trzy. Tutaj Łukasz wykorzystuje sztuczki magiczne. Prosto z Chin. Masz szczęście, że to moja lewa ręka. Osiem. Dziewięć. Dycha. Druga strona. Chłopiemy sobie kołnierzy. No, rączki są zmęczone. Łukasz zaraz mi chyba podrze koszulkę, to mi tu mnie łapie. Jak sobie radzi z prawą rączką, miecie na to trzy tomy. Zrobiliśmy całą serijkę, zaraz powtórzymy szybko całą serijkę. Pamiętajcie tylko, że rodzice też mają przed każdym ćwiczeniem, po każdym ćwiczeniu, znaczy w sensie po całym treningu ukłon do partnera. Wygląda to następująco, pierki złączone, paluszki rozłączone, nie stoimy tak jak niektórzy na takich nogach. Pierki są złączone. Hop! Siach, czyli sobie piąteczkę po ćwiczeniu.
i dopiero kończymy drogi. Pamiętajcie, że tak sobie przypomniałem. Lecimy drugą serię. Uwaga. Najpierw rękawek. Teraz. Już ta ręka trzyma coraz słabiej. Trzy. Cztery. Ale pięć. Tak będzie, proszę Państwa. To nie jest lekkie ćwiczenie. Szłapy palą po prostu jak... Siedem. Jakbyśmy zjechali po linie. Osiem. Na żywca. Dziewięć. Dziesięć. Druga. Jeszcze raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Powiesz mu, ręce prawie już nie trzymają. Sześć. Jak ktoś robi porządnie, to będzie będzie wytrzymuje. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Kołnierz, jedna strona. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. No! Taka zabawa z rodzicem będzie bardzo fajna. Może w końcu rodzice będą wiedzieli, kto się liczy w domu. Albo i nie. Się teraz w końcu zmęczył. Nie tylko ja. Pięć. Zobacz, jak się cwaria brzuszkiem ustawia. Myśli, że starą kobrę przechytrzy. Z niej się zrywa. Starego męża. Mamy zrobione. Założymy buty, ponieważ tu u mnie jest ślisko, więc w skarpetkach i w włosych stopach, jak będziemy walczyli o uchwyt, będziemy walczyli w włosych stopach, to może dojść do tragedii, bo możemy się poślizgnąć i sobie zrobić krzywdę. No może przesadziłem z tą krzywdą, ale u was może to się tak skończyć. Dlatego założymy buty i oczywiście Łukasz tylko w judodze. No zakładamy oczywiście wersję taką, że oddajemy swoją judogę albo rodzic ma swoją judogę i ćwiczymy w ten sposób. Chwila przerwy, łyk wody i lecimy dalej. Dobra, wracamy ponownie. Lecimy teraz z walką uchwyt w staniu. Oczywiście nie szaleć też tak w pomieszczeniu, bardziej się skupić na wymianie uchwytów, a mniej na bieganiu po pokoju i pajacowaniu, tak? Żeby nie rozwalić mieszkania. Więc lecimy, Łukasz włącza timerek, 3x3 minutki i sobie w stójeczce teraz właśnie łapiemy, zrywamy, łapiemy, zrywamy. Proszę.
Just start. Więc jesteśmy my. I to samo robimy sobie w stres, tak jakbyśmy walczyli. To samo co w siadzie, tylko że już możemy się poprzemieszczać. Z góry klasyczny uchwyt. Tu już sobie wchodzimy co chcemy. Możemy troszkę przytłamsić partnera. Chyba że stary będzie za wielki. Coraz ciężej złapać uchwyt, już łapy spuchnięte po poprzednich wszystkich ćwiczeniach. Ale robota to robota, trzeba zrobić. Pierwsze 3 minuty poszły, chwileczka przerwy i lecimy drugie 3 minutki. Wchodzi, łapy już spuchnięte, proszę mi wierzyć. Już nawet czasami nie chwytają, już całe paluszki powalone. Zwłaszcza, że są nieprzyzwyczajone. Randori też to trochę co innego niż taka sama walka uchwyt. A dawno tego ćwiczenia nie robiłem. Ale pięknie wchodzi. Nawet dla mnie taki trening jest bardzo mocny. A jak zawodnicy robią na 100%, rodzice się zaangażują, to naprawdę bardzo, bardzo fajny trening. Polecam gorąco, Mariusz Rolicki. Łyczek kreatynki, wiadomo, nie żeby lokowanie produktu, nie? No, lecimy, druga runda. Raz.
Boss. Druga rundka poszła, łyczek wody i lecimy z trzecią rundą. Ja tu sobie pożyczę trochę włosów z góry, więc lecimy za chwilę trzecią rundę i to było na dzisiaj na tyle. Pozostałe bonusy będziemy nagrywać wkrótce. Mam nadzieję, że trening się będzie podobał i zapraszamy na kolejne bonusiki. No, żebyście mi tam trenowali ładnie. Uwaga, ostatnia runda. I możecie się porozciągać. Go. Albo zrobić siłkę. Chciałbym się chyba chybokam. Prędzej niż kowę rzucił. I 10 pompek.
co nie robi jest... Tak jest. Jeszcze pompeczkę. Na koniec. Pamiętajcie o ukłonie. A, właśnie, czekajcie. Normalnie. Będziemy patrzeć partnerowi za dobry trening. My wam dziękujemy za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Więc no. Także tego, ćwiczyć w domu serio, ponieważ większość z was siedzi 10-12 godzin albo przed nauką, albo przed komputerem, albo przed telewizorem, nie wychodzicie z domu. To chociażby taki mocny godzinny, półtora godzinny trening, ale taki mocny, mocny zrobić, żeby ten organizm pracował tak jak należy. Ponieważ nieruszanie się, umówmy się, jest dużo bardziej niezdrowe niż porządny trening, porządny zajazd. Ten organizm potrzebuje tego, zwłaszcza w okresie wzrostu. Dzięki i do zobaczenia. Uść.